Dzisiaj proponuję kartkę świąteczną w dosyć nietypowym stylu, ponieważ trójwymiarową. Warto sobie na taką pracę zarezerwować przynajmniej 2 godziny. No ale chyba na tym polega fajne hobby. Zaczynam od części curlingowej, a ściślej od serwetki pod kieliszki. Nie mogła zostać biała, ponieważ gwiazdka miała być biała. Przybrudziłam ją 2 rodzajami tuszu. A teraz curling w czystej postaci. Białe paseczki 3 mm i przeźroczysty klej do papieru. Zaczynam od ścisłych wałeczków robionych z połówek pasków. Jeżeli wałeczek okaże się nierówny, czyli wypukły bądź wklęsły, trzeba go wyrównać, czyli przewałkować długopisem lub ołówkiem. Kształt gwiazdki był zdeterminowany wyglądem serwetki. Moje wałki naklejałam na kropki na serwetce, w związku z tym musiałam zrobić ich 10. Następnie robię środek gwiazdki. Efekt obręczy mogę uzyskać nabijając pasek curlingowy na coś grubego, albo jak tutaj wycinając środek. Następnym elementem są żeciona. Ich także muszę zrobić 10. Ostatnim elementem miałam kłopot, nie potrafiłam się zdecydować, jak ma wyglądać. Oto pierwsza wersja, czyli łezka naklejona na górę. Ostatecznie, jak widzieliście na początku, zdecydowałam się na wrzecionka wklejane pod kątem. To nie jest trudne, tylko już smutne. Po dokładnym wysmarowaniu klejem małego kształtu trzyma on się znakomicie pod kątem. Element quillingowy gotowy, teraz tylko trzeba zrobić do tego kartkę. Taki blister z połówkami perełek, jak trzymam w ręku, kosztuje około 5 zł w sklepie dla plastyka. Napis Wesołych Świąt wydrukowałam na zwykłej drukarce i wycięłam. Tam, gdzie mogę, używam kleju na gorąco. Po prostu uwielbiam ten pistolet jak nic innego w domu. I to już koniec przygody z kartką curlingową. Proszę nie zapomnijcie ocenić, jeżeli film Wam się podobał. Jeżeli nie podobał, to też ocencie. Do widzenia!